tvpodkarpacie.pl. Zwycięstwo w rozgrywkach trzeciej ligi, dobra postawa w turnieju półfinałowym o awans do drugiej ligi, czy rekordowa frekwencja na trybunach podczas pojedynku z Kęczaninem Kęty, to niewątpliwie historyczne sukcesy siatkarzy TSV. Pomimo, że nie udało się uzyskać awansu do drugiej ligi, to siatkówka w Sanoku uzyskała sporą grupę sympatyków. Sezon bardzo udany i od strony marketingowej, i od strony sportowej. Osiągnęliśmy wielki sukces, przyciągając rzesze kibiców na nasze mecze. Apogeum tego wszystkiego było w meczach finałowych, półfinałowych, awans o wejście drugiej ligi. Kiedy to w zespole szkół numer 3 pojedynek z Kęczaninem oglądało ponad 500 widzów, ale oprócz sukcesu marketingowego był jeszcze ten sportowy. W tym sezonie udało nam się pobić historyczny wyczyn, czyli wygrać trzecią ligę, jesteśmy mistrzami trzeciej ligi. Dostaliśmy się do półfinału baraż o drugą ligę, udało się wygrać jeden mecz, zagraliśmy dobre zawody. I realnie patrząc, awans do finału ligi był na wyciągnięcie ręki. Ale droższych narodzenia, wiadomo, i mieliśmy jeszcze jakąś nadzieję, żeby wyjść z tego turnieju półfinałowego. Byliśmy gospodarzem, niestety nie udało się. Jak się okazało, trafiliśmy na bardzo mocną grupę, ponieważ Kęty awansował bezpośrednio do drugiej ligi, a Czarni Katowice zajęli drugie miejsce, zagrają barażu do tej ligi. I właśnie z perspektywy czasu, pojedynku z Czarnymi Katowice żal najbardziej. Nie wyszedł nam mecz z Czarnymi Katowice. No, przyznam się szczerze, że troszkę tutaj siadła nam kondycja. No byliśmy, starałem się przygotować zespół dobrze na takie turnieje, no jednak według mnie za mało, żeby zagrali takich meczy dzień po dniu i tutaj gdzieś mi coś może uciekło. Także tą ostatnią porażkę troszkę biorę na siebie. Jednak nikt nie myślił, że porażce z turnieju półfinałowego. Przed zespołem są już bowiem nowe cele i w najbliższym czasie rozpocznie się budowa drużyny na kolejny sezon. Sezon udany dla mnie, jak i dla całej drużyny. Chciałbym zostać. Nie zależy to ode mnie oczywiście, ale jestem dobry myśl. Ale oprócz utrzymania obecnego składu potrzebne są również wzmocnienia. To zresztą pokazały baraże o awans do drugiej ligi. Na pewno przyda się ktoś nowy, świeży, żeby drużyna miała cały czas ten sam potencjał. Takiego zdania jest trener sanockich siatkarzy. W przyszłym sezonie na pewno będziemy musieli też troszkę jeszcze wzmocnić zespół, żeby po prostu osiągnąć przynajmniej ten turniej finałowy o drugą ligę, jak nie awansować do drugiej ligi. Zobaczymy, w najbliższych miesiącach się wszystko okaże. Ale to w dużej mierze zależy od sponsorów, oby ich tylko nie zabrakło. Już w tym roku każdy mógł się przekonać, jakim potencjałem dysponuje siatkówka. Dobrze byłoby, żeby w Sanoku istniała ona na poziomie przynajmniej drugoligowym. tvpodkarpacie.pl